Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Tak, to będzie dzisiaj vlog, może taka krótka relacja z nadwody. Mamy dzisiaj 17 grudnia, piękna pogoda, aczkolwiek temperatura przy zerze odczuwalna, pewnie poniżej. Ale postanowiłem się po raz ostatni w tym roku wybrać na ryby, powędkować, spędzić przyjemnie czas. Mamy w zasadzie sobotnie popołudnie, godzinka, może dwie. Obrzucam tutaj jedną miejscóweczkę. Poszukam jeszcze tego jesienno-zimowego drapieżnika. No zobaczymy. Postanowiłem jeszcze dzisiaj wykorzystać ten moment. Niestety tego wędkowania w ostatnim czasie nie było wiele, dlatego pewnie część z Was śledząca mój kanał być może zastanawiała się, czy ten kanał już po prostu umarł, czy nie będzie się na nim nic działo. Nic bardziej mylnego, po prostu uzbierało mi się trochę materiału i tak naprawdę w zasadzie zastanawiałem się, czy go publikować, ponieważ nie było tej kropki nad i. Niestety ten sezon jesienny w tym roku po tej mojej przerwie wędkarskiej wieloletniej, no niestety muszę uznać za niezbyt udany. Było trochę kontaktów z rybą, no ale za bardzo nie było się czym pochwalić, także tych wypadów również nie było zbyt wiele, a spowodowane jest to oczywiście tym, że dzień mamy bardzo krótki, szybko robi się zmierzch, no i stąd mniej wypadów na ryby. Pozostały tylko weekendy, a tak w zasadzie soboty. Tych sobot było kilka, październiku, listopadzie. Nie każda też, nie w każdą udało się wyjść na te ryby z powodu pogody, tak, warunków atmosferycznych niezbyt korzystnych, dlatego tego mówię, starałem się każdy wyjazd gdzieś tam uwiecznić kamerą, no ale niestety no nie było tej kropki nad i, dlatego cały czas chcę ten kanał mój rozwijać. Oczywiście sezon, przyszły sezon zacznę zdecydowanie wcześniej, także będzie na pewno tych wypadów na ryby więcej, będą bardziej już przemyślane. Ten rok był bardziej takim rekonesansem, odświeżaniem po przerwie, powrót do wędkarstwa. Wiele metod, technik uległo jakiejś tam zmianie, może nie tyle zmianie, ale takiej no takiemu unowocześnieniu. No trzeba było w tym roku trochę rzeczy ogarnąć, wypróbować, sprawdzić, także przyszły sezon myślę będzie już dla mnie bardziej przemyślany i myślę będzie na pewno, no spodziewam się oczywiście, jeżeli ryba dopisze na naszych wodach PZW, bo na nich głównie łowię, myślę, że będzie wiele ciekawych materiałów. Ale to taki plan na przyszły sezon. Także okres w ten wczesno, taki na początku roku, przeznaczam na przygotowanie się, uzupełnienie sprzętu. Także będzie to taki okres styczeń, luty przygotowania się już na ten nowy sezon, który chcę wczesną wiosną już zacząć. Ogólnie jestem z tego sezonu zadowolony, zaczynałem go dość późno, bo tak na dobre zacząłem go w czerwcu, troszeczkę w maju pospinningowałem, ale to też mówię, był taki rekonesans, poznawanie wody, tak, tej domowej wody, jaką jest rzeka Prosna, odświeżanie starych miejscówek, które bardzo, bardzo się pozmieniały, także można powiedzieć, że w tym roku
mojej wody uczyłem się na nowo, tak? Zresztą woda z każdym rokiem ulega jakiejś zmianie, tak? Ale po tylu latach po prostu no byłem wiele razy fajnie zaskoczony, rzeka fajnie, tak można powiedzieć, zdziczała, ta część regulowana. Bardzo fajne inne miejscówki odkryłem. Starych to już nie szło w ogóle znaleźć. No, pozmieniał się ten cały tu pejzaż. Także mówię, uczyłem się wody na nowo, ale ogólnie z tych swoich tam jakichś efektów jestem zadowolony. Końcówka sezonu, jedynie taka bardziej bym powiedział bezrybna. No ale oczywiście się tym w ogóle nie zrażam. I tak jak mówię, zaczynam akcję już z początkiem roku. Także kanał będzie cały czas rozwijany. Będą filmy, będą pojawiały się nowe jakieś fajne relacje z nadwody, i to różnej. Będą rzeki, będą jeziora. Także kanał będzie się rozwijał, dlatego jak najbardziej zachęcam Was do subskrybowania. Nie opuszczajcie mojego kanału, bo na pewno będzie się na nim wiele działo. Dochodzi godzina 14. Chcę troszeczkę powędkować, wykorzystać ten czas. No jest zimno, dlatego spodziewam się, że bateria też długo nie pociągnie. Jeżeli będą jakieś efekty, postaram się je uwieńczyć.
Zbliża się godzina 15, jeszcze oddam kilka rzutów, jak na razie bez rezultatów. Rzeka ma to do siebie, że zwłaszcza takie małe rzeki, gdzie różnie z tą głębokością jest, no ma to do siebie, że trzeba troszeczkę pochodzić, by zlokalizować jakieś miejsca, gdzie ryby zimują. Jak na razie bez rezultatów, nie było kontaktu z rybą, ale w tym wszystkim nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, że bardzo fajnie spędzony jeszcze ten przedświąteczny czas, piękna dziś pogoda, słońce już pomału zaczyna zachodzić, także robi się bardzo fajny klimacik. No mówię, oddam jeszcze kilkanaście rzutów i wracam do domu. Słuchajcie, przed nami święta, czas radości, w oczekiwaniu na Boże Narodzenie, dlatego wszystkim tym, którzy oglądają i śledzą mój kanał, życzę wszystkiego dobrego na te święta, przede wszystkim spokoju, radości, miłej, fantastycznej, rodzinnej atmosfery. A w nowym roku każdemu z Was życzę oczywiście takiej ryby. Ponieważ już nie będę, raczej nie zdążę opublikować nic więcej do końca tego roku, także będę się żegnał i zobaczymy się na pewno już po nowym roku, także do zobaczenia w 2017 roku.